Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2. Moi drodzy, chcę się wypowiedzieć na dobry początek na temat jednej rzeczy. Generalnie właśnie poleciał niedawno 14 odcinek, to był odcinek, kiedy tam podejmuję pierwsze wybory na temat tego, czy chcę współpracować razem z Sophie i czy z SPK-ami. Ja wiem, że to wywołuje dużo emocji, ponieważ każdy ma inne zdanie na temat tego, z kim się powinien człowiek sprzymierzyć, że i jakby bardzo dobrze rozumiem wszystkie wasze argumenty, jeżeli chodzi o to, dlaczego ocaleńcy to jest grupa, z którą nie warto się sprzymierzać, ponieważ ostatecznie robią więcej złego Aidenowi niż dobrego. Nie dość, że chcieli go powiesić, mimo iż był niby w ich bazie. No dobra, ale jeżeli byłem tutaj, w ich bazie i wyszedłem na środku bazaru i byłem w UV-kach, to dlaczego moja przemiana się nie uspokoiła, tylko dostawałem ciągle pierdolce, nie miałem biomarkera? Powiedzmy, że ten argument strachu ludzi przed kimś, kto nie ma biomarkera, jest trochę zrozumiały, a argument, że tak nas ci SPC-y nie potraktowali, trochę nie działa, bo to nie w środku ich bazy wyszedłem bez biomarkera, będąc w środku przemiany. Więc tutaj plus jeden dla Hakona, bo on jako jedyny prawdopodobnie, gdyby był u SPK-ów, to tak samo próbowałby mnie wyciągnąć z takiej sytuacji. Bo obawiam się, że SPC-y jako militarna organizacja wcale nie postanowiliby być tacy mili i kochani. Ale ostatecznie, dlaczego ja postanowiłem pójść ścieżką ocaleńców, a nie ścieżką SPK-ów? Jakby ja wiem, że ja się z niczego nie muszę tłumaczyć, to są moje wybory, mój gameplay. Nie chcę tutaj, żebyście podeszli do tematu z takim przeświadczeniem, że ja kurwa nie wiem, co ja robię i sobie wybieram tak na losowo. Kurde, zawsze perspektywa jakiejś militarnej organizacji, która próbuje wprowadzać żelazny rygor i trzymanie się zasad od początku do samego końca, niekoniecznie mnie przekonywały. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że taka ścieżka doprowadza do kompletnego braku tolerancji, ponieważ albo robisz dokładnie tak, jak oni sobie życzą, albo masz kłopoty. I fakt, że jakby my jak na razie nie mieliśmy żadnych problemów z SPK-ami, wywodził się głównie z tego, że nie mieliśmy z nimi praktycznie do czynienia, że nasze relacje z nimi polegały na znalezieniu zabójcy Lukasa i zrobieniu dla nich zadania i koniec, oni nas wtedy puszczą. Gdybyśmy, obstawiam, mieli trochę więcej takich interpersonalnych rozmów, spotkań z nimi, a nie takiej czystej, po prostu formalnej współpracy na zasadzie zrób to dla mnie, a ja zrobię coś dla ciebie, to myślę, że moglibyśmy odkryć, że wcale u SPK-ów nie jest aż tak kolorowo, ale finalnie, kurwa, z jednej strony mamy militarną organizację, która ma żelazne zasady i pewnie nie odpuści nikomu, kto je złamie, a z drugiej strony mamy niezorganizowaną bandę anarchistów, którzy robią, co im się podoba i tak naprawdę nie wiedzą, w jakim kierunku zmierzają, więc finalnie nie było tutaj dobrego wyboru, moim zdaniem. Ja wybrałem ocaleńców głównie dlatego, że chciałem tyrolki. Trochę głupie jest to, że gra uzależnia to, jak będziemy grali od naszych wyborów, troszeczkę odejmuje z tych wyborów jakby fabularność, a bardziej przeistacza je w wybór mechanik, z których chcemy korzystać podczas grania. Tak więc tyle. Dokonałem wyboru, jakiego dokonałem. Z tego, co słyszałem, to powiedzmy wątek Old Villador jest bardzo hermetyczny i po przejściu już dalej kompletnie mamy do czynienia z inną grupą ludzi i z inną grupą ludzi wchodzimy w interakcję, a już nie ma Sophie, nie ma Barneya i tak dalej. Dlatego być może będę mógł na świeżo spojrzeć na całą tą sytuację i być może będzie łatwiej dojrzeć te wszystkie argumenty dla jednej i drugiej strony i łatwiej dokonać wyboru. Ale niewątpliwie nadal będę miał trochę w dupie to, co robi jedna i druga frakcja pod kątem fabularnym, bo będzie mi zależało na odblokowaniu takich, a nie innych bonusów, jak na przykład, uwaga, o czym wszyscy piszą, to, czyli kusza, która jest podobno absolutnie dojebaną, cichą bronią, która pozwala na totalną zmianę naszej rozgrywki, która wymaga przekazania czterech stref SPK-om. Nawet jeżeli nie chcę, nawet jeżeli mi SPC nie pasują, to nie zyskam kuszy, jeżeli nie dam im czterech terenów. Trochę głupie. Chyba, że da się znaleźć kuszę jakoś inaczej, tego nie wiem, bo na przykład, no nie wiem, tam pułapki, czy działa na ulicy, albo pułapki elektryczne. W jedynce w ogóle z pułapek nie korzystałem, nie jestem pułapkowym graczem za bardzo. A ci, te jump pady, poducha amortyzujące, tam to ożywienie jest chujowe, więcej szybów wentylacyjnych w drugim mieście pod paralotnie. No są fajne rzeczy, no ale kurwa. Trochę słaba decyzja moim zdaniem wiązać mechaniki z wyborami fabularnymi. Dobra, koniec pieprzenia, bo już 4 minuty minęły ponad tego. Idziemy do naszego pana doktorka i zobaczymy to, co się teraz dzieje. Mi trochę nie pasuje. W sensie, ja rozumiem, że chcą się napierdalać z nimi, ale odcięcie ich od świata UV to brzmi jak straszne skurwysyństwo. Ciekawe jestem, czy dalej będę mógł jeszcze jakichś wyborów podejmować, bo powiedzmy,
im dalej w las, byłem po stronie Sophie, kiedy byłem gotów troszeczkę jej jeszcze zaufania dać w kwestii tego, że ona nie zabiła Lukasa. I tym bardziej, jeżeli to jest prawda, to SP-cy troszeczkę tracą w moich oczach, wierząc i cały czas trzymając się tego, że to Bazarianie są skurwysynami i oni powinni zostać za to dojebani. Zobaczmy, koniec gadania. Rozmawiaj. Ej, Alberto! Coś słaby ten nowy pancerz. Nadaje się prędzej dla żuczków niż ludzi. No, za cienki jest. Filistynie! Skorupy żuków są bardzo mocne. Ten pancerz to doskonałe rzemiosło. Z najlepszych materiałów. Wzmocniony. O, jeszcze chwila i para mu buchnie z uszu. Uwaga, zaraz wybuchnie. Nie śmiejcie się z dziada, tylko ja mogę. Wzmocniliśmy pancerz tytanem, który znaleźliśmy na złomowisku. Dlatego jest lżejszy i lepiej chroni. A wy nie musicie być takimi dupkami. No, dlaczego nie mówiłeś od razu? Zobaczymy. Jezus Maria, na wpół debile IQ komody. Nie musiałeś. Czy on prawdę to powiedział w ogóle, czy... Jeśli o ciebie chodzi, to były ostatnie tytanowe kamizelki. Nie szukam pancerza, Sophie mnie wysłała. Macie przedstawić mi jakiś plan. Plan? Mój plan? Karl się zgodził. Karl się zgodził! Słyszysz, Vincenzo? Nie Karl, Sophie. Podzielicie się nim, czy... Karl zdetronizowany. Wiatrak. Chcemy rozwalić wiatrak. Bingo! Wielki wiatrak, który zasila kwaterę główną SP-ków. Ale najpierw potrzebujemy ładunków, które Jack i Joe zostawili w wieży ciśnień. Przyniesiesz je nam, pielgrzymie? Jak go rozwalimy, padną wszystkie lampy UV w kwaterze SP-ków. Zarażeni będą mogli ich zaatakować. Old Villedor znów będzie wolne. A ty będziesz miał wolną drogę do... przez chemiczny zwał i dalej do... jak to się nazywało? Central Loop. Do Central Loop! Właśnie! Skąd wiecie, że SP się wycofa i nie zemści? Bo to tata zaprojektował ten wiatrak. Zna go jak własną kieszeń. A to jedyne źródło energii bazy SP. Bez niego SP-cy nie przetrwają Old Villedor ani jednej nocy więcej. Ale musimy działać szybko, zanim stróżowie prawa zorientują się, co planujemy. No to piszesz się? Kolejny argument trochę przeciwko SP-kom, przynajmniej mówię to, co myślę. To on jest odpowiedzialny za zaprojektowanie wiatraka, który zasila całą ich bazę i jakby nie usprawiedliwia nas to, że możemy im ten wiatrak zniszczyć, jak już się tam zadomowili, ale nie mieliby z większych oporów, żeby się im wjebać na bazar, przeszukać i pewnie zabijać, mimo iż to dzięki członkowi bazaru oni mają zasilanie. Okej, czyli wiatrak zasila wszystkie lampy UV SP-ków? Tak, to prawda. Wielu ludzi zginie. Tylko jeśli SP nie podkulą ogona i nie zwieją tam, gdzie ich miejsce. To oni ukradli nam wiatrak. Był nasz. O! Kiedy Lukas i jego ludzie... Kiedy przyszli... A niech to cholera! Zajęli go. Właśnie! Zajęli go! Bez elektryczności Aitor nikogo tu nie utrzyma. My mamy generatory, mniejsze źródła zasilania. Oni potrzebują dużego źródła zasilania. Będą zmuszeni do odwrotu. A zanim wrócą ze wsparciem z Central Loop, sami zablokujemy tunel. Ich dowódca, Jack Matt, nie będzie ryzykował walki w ciemnościach z renegatami i zarażonymi zaplecami. Old Villedor znów będzie nasze, a ty dostaniesz się do centrum. Czyli z tego, co rozumiem, Old Villedor kiedyś było tylko i wyłącznie ocaleńców, a potem wmaszerowało tutaj SP i ogłosiło, że przejmują władzę, zajęli wiatrak i zaczęli się, powiedzmy, wpieprzać we wszystko. Dobra, zrobię to. Okej. Idź do wieży ciśnień. Użyjemy ładunków, którymi Jack i Joe próbowali ją wysadzić. Daj znać, jak dotrzesz na miejsce. To już no.
Z jednej strony SP-cy mogli chcieć dobrze, mogli uważać po prostu, że... O, tutaj kolejny handlarz się nagle znalazł? Nic mu nie sprzedam, ale może kupię coś ciekawego? No w sumie, kurwa, te wabiki i tak dalej, tanie rzeczy, a nie muszę marnować moich zasobów. Dobra, z jednej strony chcieli dobrze potencjalnie SP-cy wmaszerować tutaj i przejąć jakby władzę, wprowadzając zestaw żelaznych zasad, które pomogą wszystkim przetrwać, ale z drugiej strony ostatecznie... Czy ktoś o to prosił? Jasne, to może być po prostu jedna wielka banda niezorganizowanych anarchistów, którzy nie mają dobrego przywódcy, który potrafi ich sensownie poprowadzić. Ale no, ostatecznie to jest ich kurwa problem. SP, jeżeli dobrze rozumiem, mogą równie dobrze po prostu chcieć poszerzyć zakres swoich wpływów, bo bardzo im to pasowało i finalnie, hej, oni są tutaj silniejsi, oni mają więcej wpływów, więcej broni, więcej możliwości, uzbrojenia i tak dalej, więc czemu nie mieliby przejąć kontroli? W końcu są kurwa SP-kami, nie? Regularną armią. I cyk, wślizgi do przodu. Dobra, to mi się podoba. Muszę tylko pamiętać o używaniu tego wślizgu, bo jak wiadomo, ze mną różnie bywa. Dobra, jakby tutaj przeskoczyć, myślę, że najsensowniej będzie sobie tutaj hopnąć, tutaj, tutaj, teraz na Tyrolę. I jedziemy z powrotem, bo te ładunki wybuchowe, ale kurde, ja byłem święcie przekonany, że ładunki wybuchowe to ja zabrałem ze sobą, kiedy je tam demontowałem. Mogę się... Kurwa, no hej, pieńku, nie denerwuj mnie. Ho! No, aha, z tego się nie mogę wybić, rozumiem. Myślałem, że zebrałem te wszystkie ładunki wybuchowe, kiedy je wtedy zdemontowałem, ale ewidentnie nie. Ładunki wybuchowe po prostu rozbroiłem i zostawiłem na miejscu. Nie wiem, niezbyt inteligentny pomysł chyba. Co tu się stało? Ty, kurwa, faktycznie, co się tutaj stało? O cholera, jasna. Płonie wszystko? Tutaj ogień? Tutaj ci ludzie żyją? Ja pierdolę. Co to jest? Jesus, najechali na nich chyba. Oto nieprzyjemnie w takim razie. Kurwa, ludzie ranni tutaj są przykryci jakimiś kocami, ten kaszle. To jest zaraza, czy po prostu ranni po jakiejś walce? Halo? Co się dzieje? SP-cy szukali u nas broni. Znaleźli mołotowy i im odjebało. Zaczęli mordować wszystkich jak popadnie. Zdaje się, że ktoś nas wrabia. Kto? I gdzie są bomby dla Alberto? Trochę udało nam się wysłać. Kurierzy meldowali, że są koło Star Square, a potem cisza. Ty no i powiedzcie mi, że SP-cy to jest fajna, Alberto, fajna frakcja. Ładunków nie ma. Idę na Star Square. Tam ostatnio się meldowali. O Boże. No właśnie. Aiden? Tak. Bądź ostrożny. Ktoś nas sprzedał. Znajdź ładunki. Bez nich plan weźmie w łeb. Robię co mogę. Odezwę się. Ja pierdolę. O, świetnie. Zombiaki się dobijają do jakiegoś pomieszczenia, martwi ludzie dookoła. Powiedzcie mi jeszcze raz, że SP-cy to jest frakcja, z którą warto się sprzymierzyć, kurwa. Weszli sobie do miejscówki ocaleńców, znaleźli mołotowy i zaczęli mordować ludzi. Fantastyczne rozwiązanie, tak, to na pewno sprawi, że oni wszyscy będą, kurwa, nagle polubownie z nimi współpracować. Kurwa, czy ja muszę te zombiaki mordować? Nie wiem, ale na pewno mam ochotę. Dobra, chyba muszę, ktoś tam się czai w środku. Czemu oni w ogóle wysłali te bomby kurierem? Myślałem, że to ja mam być odpowiedzialny za dostarczenie ich. Halo? Kto się tutaj kryje i co wy tu robicie? Amigo! SP-cy was zaatakowali? Przeszukali wszystko. W końcu znaleźli bomby. Mieli cynk! Aha, czy mołotowy, czy bomby były tutaj zapalnikiem? Co? Gdzie ładunki? Ej! No były na podwórku. Chodź, może coś zostawili. Dobrze, że przyszły gryzonie. Wszyscy uciekli, a bomby mogli zostawić. Dlaczego ich nie ukradli? Mieli je pod nosem. Głąby. O, ja pierdolę. O, dobra, wujek Stefan przyszedł. Kurwa. Okej, no dobra. A więc dlatego nie wzięli tych bomb. Czy ja przepraszam, przeszukaj skrzynię na podwórzu? Chętnie. Kurwa, one są za pasami zamknięte. Nie zdążę. Pierdolnie mnie. Dobra, nie pierdolnie, ale cy... Dobra, na spokojnie. Kurwa, zaraz wirale jeszcze przybiegną. Jezus Maria, rozpierdolus totalus. Przydało mi się tego dużego pokonać. Nie będę miał, kurwa, spokoju, póki tego nie zrobię, szczerze mówiąc. Oj, nie! Zablokował mnie jeden jebańc. Dobra, kurwa, po plecach go będę bił. Broń niemal uległa zniszczeniu. Dobra, to się zamienię na moją katanę, kurwa.
Ty, ale kurwa w sumie. Ty, no nie może mnie trafić, jebanie. Oj. Dobra, będę po prostu przykleję mu się do pleców. On wydaje się nie mieć tak dużego zasięgu, jakby chciał mieć. Oj! Dobra, czemu ja walczę kataną, jak ja mam kurwa to i to jeszcze z dodatkiem ognistym? Jeszcze drugi kurwa wielki jebaniec stoi po drugiej stronie całego tego podwórza. O! Już? Beach, please. Tam mamy kolejnego. Oczywiście zaraz trzeba będzie go rozjebać. Przeszukajmy jego w takim razie. Mamy rzadkie trofeum, no mam kurwa nadzieję. Super. No to jeden z panów kurierów już tutaj nie za długo pociągnie. Dobra, zaznacz mi to miejsce, kurwa, nie denerwuj mnie. Co to jest? Mroczny zaułek, tak czułem, ale też sobie odpalę te binokle. Kurwa, dużo tych skrzyń tutaj jest, martwi ludzie wszędzie dookoła. Jakby ja rozumiem, że zaczęła się wojna i że powiedzmy wszyscy się napierdalają między sobą. Ale bądźmy szczerzy, to jest sytuacja, w której nie można powiedzieć, że jedni są lepsi od drugich. Ocaleńcy chcą wysadzić wiatra, który zasila SP-ków. SP-cy kurwa się wjebali do miejscówki ocaleńców i po prostu zaczęli ich mordować, bo tak im się kurwa podobało. Dobra, no spokojnie, ty, wywaliłem się do tyłu, ale jaja. Dobra, ej, ej. O kurwa, ależ dupło ogniem. Dobra, nie jestem pewien, w jaki sposób działa powiedzmy ten ogień, kiedy on się odpala. Ale daje radę. Coś tutaj wybucha. Chcę te małe dupiane zombiacze pokraki załatwić, zanim się zajmę dużym. Będzie o wiele wygodniej. O kurwa! Aj! Nie mogę mu niku zrobić. Ty, ale autentycznie, taktyka przyklejenia mu się do pleców działa naprawdę nieźle. Tylko muszę tego unikać właśnie. Silne ataki nie mogą zostać zablokowane. Kurwa, na co mi silny atak, byku? To na lekkich. On nie ma aż takiej fali uderzenia, jak te wielkie demolishery. To nie jest demolisher z pierwszej części, więc mogę spokojnie atakować go. Jak on bije przed sobą, to mnie nie uderzy i żadna fala uderzeniowa mnie nie odpycha. Bueno, bueno, to lubię. Kolega pokonany. Przeszukajmy skrzynię zatem. Nawet nie potrzebowałem dzid porozkładanych dookoła. Dobra, robi się cholernie intensywnie. A, widzicie? Jakby powiedzcie mi, że są wojny, w których można powiedzieć, która ze stron jest właściwa. Kurwa, trzeci jeszcze duży. Dobra, kurwa, bijemy się, Stefan. Oła! Nie tak, ja mam bić ciebie, a nie ty mnie. Ej, kurwa, oj. Dobra, blokuje się na różnych rzeczach w tej chwili. Ale autentycznie, kurwa, trzymam mu się na plecach i on nie ma ze mną najmniejszych, kurwa, szans, już nie żyje. A raz mnie tam pchnął lekko i tyle. Dobra, fantastycznie. I cały teren oczyszczony. Kurwa, kto jest mistrzem klepania zombie? Tak więc koniec już pierdolenia o tych frakcjach. Wybór został dokonany. No dobra, gdzie są wirale? W sumie, this is not that bad. Tego sobie tutaj kopnę. Muszę pamiętać o tym kopaniu, bo teraz jest kurwa ukryte pod taką kombinacją przycisków, że łatwo zapomnieć. Skok i podwójne E. Dobra, wybuchajcie więcej. Mam na kolejny upgrade blueprinta, z tego co pamiętam. Jednego mi tam niepospolitego brakowało. Martwi ludzie wszędzie dookoła. Super plac sobie wybraliście. Generalnie kryjówkę. Zaraz przy dużych jebańcach. Dobra, dobra. Mam wrażenie swoją drogą, że te misje główne są zaprojektowane w taki sposób, że są w stanie dostarczyć mi wszystko, czego potrzebuję. Zasobów, bomb, nie bomb, jakichś broni nowych do używania. Na wypadek, gdybym czasem był tak mądry, że nie robię żadnych innych pobocznych aktywności. Dobra, mamy bombę w takim razie. Nie będę tutaj więcej siedział i tego wszystkiego przeszukiwał. Przeszukaj skrzynię na podwórzu. No, a jeszcze jedna tu jest. Dobra. To lecimy. Cóż no. Nie ma dobrych i złych na wojnie, a przynajmniej nie w tej. Mam ładunki. Wspaniale! Doskonale! Na co jeszcze czekasz? Wracaj! No kurwa, biegnę! Dziadu! Tutaj jakby przejście z miejsca A do miejsca B troszeczkę czasu czasem zajmuje, rozumiesz? Spokojnie, już tam zapindalam. Nic się nie bój, nic się nie przejmuj. Intensywna muzyka podczas biegania czasami sprawia, że w ogóle nie chce się odzywać, więc może tak teraz zrobię. Coś tu śmierdzi, kurwa. Dobra, chłopaki, wąchajcie tam swoje zapachy, ja lecę przed siebie. Bardzo nieoptymalnie dodam. Kurde, nie mogę się tak nie odzywać. Dziwnie się czuję, jak się nie odzywam. Ja się muszę dosłownie odzywać. Kłamią. Kurwa, wszyscy tutaj kłamią dookoła. Ale wiecie co? Największa tajemnica w tej chwili to jest, kto donosi. Bo ktoś ewidentnie jakby doniósł SP-kom o tych bombach i jednocześnie zrobił w bambuko tych ocaleńców. Ktoś chce ich ewidentnie udupić z jakiegoś powodu.
I prawdopodobnie, to by się teraz składało w całość, podłożył też ten tatuaż. I zaczyna mieć tylko i wyłącznie jednego podejrzanego i jest to Hakon. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale on poszedł do miejscówki tego Barneya, zanim my tam przyszliśmy, żeby obadać teren. Więc spokojnie mógł podrzucić ten cholerny tatuaż wycięty, bo był tak oczywiście umieszczony do naszego odnalezienia, że to aż podejrzane było. Tylko dlaczego Hakon miałby robić takie rzeczy? Jaki on ma zysk w tym wszystkim? Kto mu czym zawinił? Gdzie jest twój ojciec? Jesteś! Tylko dwa? Na co ja ci poradzę, no? Resztę zabrali specy. Szlak! Niech to wszystko szlak! Przez tego zdrajcę nasz plan może się nie powieść! Musimy działać szybko! A Zotanu, potrzebujemy nawozu. Zrobimy więcej materiałów wybuchowych. Nocni biegacze mają wszystko. A na pewno wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia bomb. Znam jednego gościa. Mieszka na dachu. Przyjaciel, wróg. Zależy. Hakon? Kilian. Nie. Znasz go? Kilian Marcin? Przyjaciel Hakona? Tak, Kilian. Wyjaśnię, jak... No... Jak to... Znam drogę, dzięki. Kilian, to jest ten brodacz, który nas przyjął do siebie, kiedy na początku mieliśmy przesrane, co? Dobra, lecimy do niego w takim razie, idźmy do jego chaty. Tererararara. Dobra, którędy będzie najszybciej, bo ja już nie pamiętam, w którą stronę on był. Tam. Jeszcze jeden quest poboczny w okolicy. Wysypuje tych wykrzykników naprawdę. Jak mnie, kiedy zacząłem brać lek na trądzik. No, nie mam lepszego porównania. Tragedia to była. Nie wiem, czy słyszeliście, jest taki dojebany lek na trądzik, tylko na receptę i to jest cała kuracja prowadzona przez dermatologa, ale nazywa się Izotek z czynnikiem, z tym składnikiem czynnym izoteryną i powiem wam, działa cuda, ponieważ ja to tak trochę genetycznie miałem już problemy z trądzikiem i to pomogło fest, tylko że pierwszy etap działania Izoteku wysypuje wam ryj syfami na dobrych parę miesięcy, żeby potem zniknęły na stałe. Ale ten pierwszy okres był hardkorowy. Moje czoło wyglądało jak pizza pepperoni. I zapuściłem wtedy grzywkę, to dopiero było interesujące. Kilian! Kilian! Tu Aiden! Nie ma go? Masz te składniki czy nie? Dobra, przez dach mu się wjebiemy, odchylimy blachę i będzie git. Jak tam do niego wejść? Kurwa, goni mnie ktoś? Jakiś zombie, kurwa, ludzie? Nie no, płoną. Ty, ale to wiralek jest. To lecimy po wiralka. Wiralka zawsze chętnie. Jak poszedł. Dobra, nie spadnij tylko z dachu. O. I cyk, trofeum zarażonego. Dziękuję bardzo. Rzadkie, kurwa, niepospolite miało być. Kurwa. O, never lucky. Wbijemy się tu w końcu, czy nie? Nie, dobra, potrzebuję alternatywnego wejścia jakiegoś. Z drugiej strony, od dachu może. Tędy. Jesteś tam? Może z drugiej strony domu, Kilian. Po prostu i nie słyszał. Dobra, jak nic, musi być jakiś sposób na wjebanie się do niego po prostu potajemnie. Może przez dach jakaś dziurwa tutaj będzie? Może od spodu? Dobra, ta, wspinaj się na górę. Nie no, chuj, ja tutaj widzę. Może niżej jeszcze? Tutaj? O, w te drzwi jeszcze nie pukałem. Chyba? Może pukałem? Nie jestem pewien. Kurwa, Kilian, coś mi tu zaznacza. Czy to jest jakby ogólna pozycja, czy... Nie, te drzwi mi oznacza. Zamek do otwarcia, kurwa! Chłop, co ma 7 drzwi do domu? Nie za bogato ci się tutaj żyje, Kilian? Jak słyszę Kilian, to myślę tylko o Kilianie Murphym, czyli tym aktorze z Peaky Blinders. Chociaż nie oglądałem za bardzo Peaky Blinders. O Jezus Mary, no i czas na dochodzenie. Masz tutaj te zasoby, byku? Przydałyby się. Poszukaj nawozu w chacie. Ty, właśnie, to jest ten ziomek z jakiegoś tego oddziału Alberto? Specjalnego. Jest i Hakon. Tu Vincenzo. Vincenzo? Kurwa. Ledwo cię słyszę. Zrobili mi nalot. Nie mogę rozmawiać. Zdrajca. Wszystkich nas sprzedał. Aiden, tata poszedł już do wiatraka. Tam się spotkajcie. Dołączę, kiedy tylko będę mógł. Upewnij się tylko, że tata dostanie nawóz. Dobra, zrobię co mogę. Pośpiesz się. Ja pierdyla, robi się naprawdę intrygująco, interesująco. Autentycznie, jakby... Nadal na mnie polują. Jestem w potrzasku, Aiden. Kolejny patrol. Musisz poradzić sobie beze mnie. Dołącz do ojca. Będę kontaktował się przez radio. Ja i twój ojciec? Sądzisz, że to dobry pomysł? Nie mamy wyboru. Pośpiesz się, proszę. Kurwa mać. Jakby...
At this point jestem święcie przekonany, że to Hakon jest zdrajcą, ale nie rozumiem dlaczego. Jeśli nie zauważyłeś, tata jest specyficzny i niedoceniany. To okazja do pokazania Karlowi, Sophie, całemu bazarowi, że się mylili co do taty, co do tego, do czego jest zdolny. Jeśli się uda, zostanie bohaterem bazaru. Zawsze chciał osiągnąć coś wielkiego. Właśnie tego się boję. Będę cały czas w kontakcie radiowym. Halo? Kurwa, to ten wiatrak, Vincenzo? Jesus. Halo? O, będzie hardkorowa akcja w takim razie. Jest. Vincenzo, nie słyszę cię. Co? Co muszę zrobić? Wiatrak, zapisał pole radiowe. Idziemy rozjebać wiatrak zatem, co? Inhibitorek, jak miło. To nadal będzie trochę za mało, ale... Ha. Czy to nie jest, kurde, ta jedna strefa biegacza, którą chciałem odblokować, ale nie mogłem? Przyniosłem nawóz. Na pewno dasz sobie radę? O, oczywiście, że tak. A jeśli nie, mogę zapytać Vincenzo. Ja nie wiem, czy Vincenzo żyje jeszcze. Wywołuje zbyt duże zakłócenia. Radio nie działa. No to poradzę sobie sam. To proste jak drut. Na pewno? Wszystko mi wytłumaczył. Spokojnie. Damy... ty i ja damy... Nie ma możliwości, że nie damy... No. Dobra. Właśnie. Proste jak drut. Bomby gotowe. Twoja kolej. Zamontuj ładunki w miejscach, które oznaczył Vincenzo. Podkładanie bomb. Co może pójść źle? Proste jak drut, co? Otóż to. Powiem wam tak, nie mam pojęcia, jakby wyglądała ta historia, jeżeli bym się wcześniej jakby zbratał z SPK-ami, ale w obecnej chwili to wygląda to strasznie hardkorowo i bardzo... Drut. Negatywnie, jeżeli chodzi o image tych wszystkich SPK-ów, naprawdę. Inhibitory, ile? O kurwa, 3 dostałem. Bomby. Ale banger. Ty, no to bierzemy w takim razie staminkę, ja poproszę. Dziękuję bardzo. 220, fantastycznie. Punktów nie mam, punkt walki niedługo mi się odblokuje. No dobra, czekajcie, wiecie co? Tak, ja wiem, że muszę zapierdalać, ale się prześpię jeszcze, okej? Okay? Nie chcesz, by mi noc nastała w środku podkładania bomb, bo może się to różnie skończyć. Ja sobie to kurwa dżemkę na pół dnia urządziłem i planuję kolejną przez całą noc, a on mi tutaj... Ejden, musisz to uczynić. No i teraz mamy spokój, cisza, nic się nie dzieje, lecimy przed siebie. Kurde, widzicie, mówiłem wam, że... Ale to będzie pojebana akcja. Dobra, jak ja tam mam wejść w ogóle? Wodą tam mam przepłynąć? Frontem raczej nie wejdę, czas obadać w takim razie całą tą miejscówkę. No mamy napierdalanie się ze spekami. Tutaj mamy jedno wejście na obszar. Tam mamy potencjalnie jakieś drugie od góry. I tam jeszcze jedno z lewej, bo frontem na pewno nie wejdę. Bramy mi raczej nie otworzą. Ale jakby... Ja rozumiem, że powiedzmy przekazałem wiatrak tym drugim, nie? Tylko, że... SPC-y tak naprawdę do mnie nie powinni mieć żadnych większych zarzutów w tej chwili tak naprawdę, bo... No co ja im kurwa zrobiłem? Nic im nie zrobiłem. Mam podłożyć bomby. No dobra, będzie dużo ludzi do zamordowania. Nie da się ukryć, że krew się kurwa poleje. No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Tutaj chyba nie ma tej chemii całej. Mogę wbiec sobie po tym, potem prosto na rurę i przed siebie do środka. Zobaczymy. Cóż, niestety sprzymierzając się z naszymi przyjacielami, obecnymi ocaleńcami, nie ma innej opcji, jak po prostu napierdalać się ze spekami razem z nimi. Nawet jeżeli nie miałem do nich żadnego problemu, no to cóż, jest jak jest. Dobra, jak na razie to nawet jakby nie spotkałem żadnego, nie? Trochę jestem tutaj podejrzliwy wobec tej całej sytuacji. No ale dobra, no, hopsamy sobie dalej. Zaraz podłożę te wszystkie ładunki i nawet nikogo nie spotkam. Takie mam przynajmniej wrażenie. A nawet jeżeli spotkam, to... No nie, puściutko tutaj. Byli tam jacyś na dole, ale trasa, którą ja obrałem, wygląda na to, że jest bez przeciwników. Jak na razie przynajmniej. To jest ten wiatrak, który jest u góry mapy, co? Tak, to jest ten wiatrak, o którym myślałem przedtem, żeby go sobie zwiedzić, ale teraz już wiem, że nie miałbym nawet jak, bo to nie tak działa. Dobra, którędy ja wejdę dalej? Czy ja dam radę sobie... O, tutaj mamy lianę jakąś.
Czy ona mnie puści gdzieś tam dalej, czy może muszę wbić tutaj do środka? Nie, dobra, mamy tutaj przejście. Pootwierajmy te wszystkie rzeczy, jakieś części, ciężarki, pewnie do robienia modów do broni. Dobra, korzystajmy na razie z naszego złotego młota, bo wydaje się być najpotężniejszy w chwili obecnej. Zapasy lecznicze, poproszę. Dobra, latary nie potrzebuję, idziemy jeszcze wyżej. Ależ to pierdolnie. Jak już pierdolnie, to mega mocno. Jak ten cały wiatrak się zawali. Ale cholera, oni, to SPC się tutaj wjebali i przejęli największy wiatrak, jaki się tutaj znajdował. Widoki są piękne, no ale cóż. Koniec gadania o jakby prawilności działań jednych i drugich. Jedni i drudzy robią, kurwa, złe rzeczy, niemiłe i niedobre. Dobra, wojskowa apteczka, mołotowy, przeszukajmy, co się tutaj znajduje. Leku nie potrzebuje, zgłosimy się zaraz z powrotem do niego. Chłopaki się nawet nie zorientują, co ich rozpierdoli. Jakby wiedzą, że są bomby, bo jeżeli najechali wieżę ciśnień i znaleźli te bomby i mołotowy i tak dalej, no to wiedzą, jakie potencjalne możliwości mają bazarianie, czy tam po prostu ocaleńcy. Kurwa mać, prawie jakoś tu... dalej? Ja. Dobra, co będzie w skrzyneczce? Otwieraj, a ja jeden. Mam pełno tych broni, ale to jest epicka maczeta, to czas coś wyjebać w takim razie, na przykład ten syf, F, upuść. Kurde, tak mi brakuje rozkładania rzeczy na śmieci, żałuję, że to wywalili. Teraz można to tylko sprzedawać. Piła wojenna! Kurwa, no na wojnie to jesteśmy na pewno, więc dopasowana jest do sytuacji. Tutaj jakaś gówniana broń. Zapasów unikać nie będę. Kurde, widać jednak, że te misje fabularne są najbardziej przykminione ze wszystkiego, co tutaj się znajduje. Jakiś tłumik, czy może do wody mogę zeskoczyć? Czy dam radę stąd wyjść, jakby... O, mamy też windę chyba tutaj. Jakąś linę, którą mogę zjechać. Albo to! Kurwa, dobra, przeżyję to? Mam nadzieję! Kurwa, ale ze mnie James Bond. Cicha akcja, nikt się nie zorientował, co ja tutaj odjebałem właśnie w tej chwili. Zapewne dało się tam wejść i powiedzmy narobić dużo hałasu, no ale nie jak się jest mną, dziękuję bardzo. Mordo, nie śpi, wysadzamy wiatrak. Bomby rozmieszczone. O, to jeszcze muszę detonator zbudować, ale nie umiem. Czas na fajerwerki. Dobrze by było to wysadzić właśnie z rana, żeby oni mieli czas się stąd wycofać. Może lepiej ty to zrób. Kurwa, niech on to zrobi. Nie będzie. Wiem, na mnie później. Ważne. A tak, to prawda. On chce, żeby go doceniono. Siedzę sobie tutaj w domiszczu. Jebnie czy nie jebnie? Nie jebnie? Wiedzieli? Przygotowali się? Rozbroili? Nie. Detonator nie działa. To pewne zakłócenia z... A, o kurwa! Okej, klasycznie. Jak w tym, jak w Jokerze. Znaczy w tym, Mrocznym Rycerzu. Wiatrak stoi, wirnik wciąż pracuje. Coś czuję, że niedługo. Obliczenia Vincenzo? Muszą być złe. Zaraz się zawali, coś czuję. Zaraz to naprawię. Co, kolejne bomby będę musiał tam wnieść? Teraz już raczej tak łatwo nie pójdzie. Muszę to skończyć. Jezus Maria, mam wrażenie, że cienko z nim. No i co teraz, kurwa, naprawdę tylko tyle zrobiłem? Nie przewrócił się, dalej działa, bez problemu, eksplozje nic nie zrobiły temu wiatrakowi? Mordo. Co ty robisz? Uzbrojoną bombę. Więcej bomb? Zanim SPC tu dotrą, dam ci uzbrojoną... uzbrojoną... Nie możemy polegać na detonacji przez radio. Nie przy tych zakłóceniach. Co teraz? Ta bomba z pewnością wysadzi cały wiatrak. Ile mam czasu? Niech policzę. Wybuchnie lada chwila. Biegnij! O kurwa, zajebiście. Gdzie ja mam ją umieścić? Gdzie? Musisz zawrócić. I... Co? I umieścić ją w... Położyć przy... Wypluj! Wsadzić do... Do dupy? Zostawić pod wiatrakiem? Nie! To by nic nie zdziałało! Generator? Nie! W samym środku wiatraka? Potrafię skończyć zdanie,
bez twojej pomocy! No to to udowodnij! Do wirnika! Musisz iść na górę do wirnika! Na samą górę? Mówisz poważnie? Bomba tyka, Aiden! Naprawdę sądzisz, że to czas na żartowanie? O ja pierdolę, dobra, kurwa, biegniemy! Kokturendy! Dobra, chyba jeszcze raz tą samą trasą tam po prostu wejdę. Wydawało się to być najlepszą drogą na samą górę. Jesus fucking Christ, latarkę włączę, wyłączę, na chuj mi latarka, po co ja teraz o tym myślę w ogóle? Podróż materiały wybuchowe na szczycie turbiny, mam 2 minuty. No dobra, jeżeli czegoś mnie nauczyło ostatnio GTA 3, to że w 6 minut naprawdę wiele można zdziałać. Mam kurwa windę tutaj, dobra, jedziemy. Uhu! Dobra, jest zajebiście, ale jeszcze musimy wejść po wirniku na górę. Na szczęście widzę, że jakaś trasa nam się tutaj utworzyła. Ludzie tutaj martwi leżą dookoła, Jezus Maria, ale akcja. Kurwa, dam radę tu wejść? Dam radę, dobra, dobra. Gdzie teraz? I skoki, kurwa, skok na bok, o chuj chodzi. Czemu ja nie widzę dalszej trasy, którą muszę iść? Nie no, stąd muszę zeskoczyć. Kurwa, gdzie dalej? Where dalej? Ty jestem... O Boże, muszę się wiatraka chwycić pewnie. Kurwa, dobra, a tego się chwycę? O! Dobra, chwyciłem się, muszę tutaj przeskoczyć na drugą stronę. Jesus! Ola akcja, ja pierdolę! Nie, jestem tak wysoko! Kurwa, czy ja spadnę z tego? Nie, nie chcę z tego spaść. Dobra, wchodzimy coraz wyżej. Co no teraz? Dawaj, dawaj, dawaj! Gdzie? Tutaj? Szybciej. Tutaj wskoczę, kurwa, no tutaj? Dalej. Czy ja znowu muszę się wiatraka złapać, jak będzie leciał? Tak, zdecydowanie. Tylko w wyższej chyba części. Dobra, mam minutę jeszcze. O! Dobra, jest git. Tutaj nie powinienem się chyba wspinać. Teraz może tu? O, dobra, dobra, chyciłem jebańca, chyciłem. Teraz znowu muszę na tego, coraz wyżej tego wirnika się chyba wspinać. Kurwa, zdążę? Nie zdążę? Nie mam pojęcia. Jedyne co mi zostaje to czekać na kolejne to oprzęsło. Że tam wejść wyżej, tutaj nic nie ma. 42 sekundy, ja pierdolę. Dam radę teraz tutaj tej pały się chwycić? Kurwa, no chyba? Nie wiem. Ja pierdolę. Nie, zdecydowanie nie. O kurwa, dobra, umrę. Ja pierdolę, kurwa, nie widziałem, co ja powinienem tam robić. Jeszcze raz wszystko. Kurwa, no patrzę się na ten wirnik i widać mniej więcej, jak to tam działa i wygląda. Dobra, jeszcze raz. O, denerwuje mnie to. Sytuację pełną suspensu spierdoliłem, bo nie wiedziałem, dokąd mam skakać. Dobra. O! Dobra, kwas zaczął mnie napierdalać. Dobra, to są te same chemikalia, które są w budynkach. Tylko w dużych ilościach po prostu. O! Dobra, jest git, jedziemy jeszcze raz. Kurwa, SP-ku! Dobra, ten jeszcze żyje, nieważne. Nawet mi słowa nie powiedział. Chyba jest bardzo zajęty umieraniem. Coś tak czuję. Dobra, na górę. Wiem już jak działać, więc powiedzmy będzie to sprawniejsze i będę miał więcej czasu teraz. No nie, teraz muszę na przęsło wskoczyć. O! Dobra, złap się, Aiden. Ja tutaj w ogóle mogę się jakby poruszać w taki sposób, ale to mi na razie chyba nic nie da. Muszę wchodzić wyżej, złapać się potem w odpowiednim miejscu i działać jak natura chciała. No dawaj, dawaj. Szybciej. No dalej. Byłem święcie przekonany, że mogę złapać się tej rury. Ja pierdolę. Dobra, na szczęście nie trwa tu super dużo. Jakby cała akcja jest ograniczona do 3 minut, więc te powtórki nie zżerają mi za dużo życia. Ale teraz mi się już kurwa musi udać. Dobra, byłem zbyt niecierpliwy, okej? Chciałem, żeby to zrobić sprawniej i szybciej. A skończyło się na tym, że wiecie, lepsze jest wrogiem dobrego. Zrobiłem to kurwa mniej sprawniej i mniej szybciej. Oj, oj, oj. Teraz za chujowo spację klikam. Ten ubierający espek dalej tu siedzi, świetnie. Wszystko jest na swoim miejscu. To samo uniwersum. Dobra, idę, dawaj. Tutaj, hopsasa. Do góry. Na przęsło, szybciutko. Kurwa, no właś, błagam! Nie denerwuj mnie nawet. Ho! O chuj, dobra, złapałem się. Cudem chyba. Dobra, podróż materiału na szczycie turbiny. No nie, no mój cel się nie zmienia. Nie da się tutaj co oszukiwać. No dawaj, dawaj, dawaj. Zostaje mi czekać na kolejny szybciej. Obrót. Mam wrażenie, że jakby... O, widzicie to, ten kolejny poziom? Czy ja się powinienem potem wspinać? No nie, nie ma opcji. Bo mogę sobie przejść na bok tego, ale nic mi to nie da. Potrzebuję być piętro wyżej i potem może się pójść w lewo i wspiąć? Zobaczymy. O! Dobra, tego się złapałem. Tutaj myślę, mogę teraz wskoczyć dzięki temu. Mogę podejść też wyżej, żeby na pewno się dostać tutaj. Odpocząć trochę, odzyskać staminę.
No i teraz kurwa co? To jest, ja pierdolę, tu trzeba podejść wyżej, ale jestem upośledzony. Nie było żółte, to nie widziałem oczywiście, bo jestem kurwa tylko głupim youtuberem, ja pierdolę. Tak, teraz tutaj na to wskoczę, podespnę się wyżej i będzie git. Dobra, szybko, obraca się kurwa szybciej, generuj więcej prądu. Suspensik. Jo! Okej, okay, dobra, do góry Aiden, do góry. Teraz tutaj hop sasa, już jesteśmy u szczytu. Teraz tylko z tego się nie spierdolić, to było bardzo słabe rozwiązanie. No okej. O kurwa! Jezus, dobrze, że było wystarczająco głębokie. Ależ pierdolnie. I tak, to było dobre rozwiązanie. Cholera. Zimno. No, byłeś ledwo w wodzie, byku. Halo? Co się dzieje? Czy on cierpi? To... Brzmiał jakby umierał. SPC tutaj przyszli? Idę! Wy skurwysyny! Co wyście mu zrobili? Walczymy, co? No dobra, kurwa! Starszego kurwa człowieka napierdalać? O nie... Alberto tutaj widzę jeszcze zipie, tak więc nie jest jeszcze aż tak źle. Nie jest Aitor, przez chwilę myślałem, że to on tutaj jakby ze mną chce walczyć, ale to nie to. O, kurwa, po łbie! Dobra, Jesus. Nie, to byli jacyś losowi SPC-y. Mordo! No. I to się nazywa kurewsko wielkie bum. Zrobiłem wielkie bum. A ty dobrze się spisałeś? Nie, razem dobrze się spisaliśmy. Gdyby nie ty, wiatrak stałby nadal. Prawie jak fajerwerki w 97. Stary ze mnie dziad. I będzie jeszcze starszy. Daruj sobie, Aiden. Demencji nie mam. Dziękuję, że mi pomogły. Wiem, co o mnie mówią. Oczywiście, że wiem. Powiedz wszystkim, że udało nam się. Dzięki Vincenzo, dobrze? Dzięki tobie, Alberto. Nie. Dzięki Vincenzo, rozumiesz? Wyśmiewają go. Wyśmiewają przeze mnie. Ale po tym, co teraz zrobiliśmy, przestaną się śmiać. Jego ojciec nie będzie już szalonym nieudacznikiem. Zmusił stróżów prawa do odwrotu. Powiedz im, że to jego zasługa. Obiecaj mi. Dobra, niech ci będzie. I powiedz... Aiden, może trochę więcej emocji. Powiedz, że... W porządku. Powiem mu. Że jestem dumny. Nigdy mu nie powiedziałem. Synek, jestem z ciebie dumny. Przekażę mu to. Obiecuję. Thank you.
niezły pokaz fajerwerków. A teraz czas wynosić się z tego grajdoła. Nie mogę. Muszę załatwić jeszcze jedną sprawę. Nie rozumiesz. Nie ma czasu do stracenia. Możemy przedostać się do centrum. W tym zamieszaniu nikt nie zauważy. Obiecałem Alberto, że przekażę jego synowi wiadomość. Chcesz załatwić swoje sprawy, czy bawić się w harcerzyka? To złe wieści, Hakon. Alberto nie żyje. Rozumiem, ale metro jest puste. Taka szansa może się już drugi raz nie trafić. Jesteś pewny? Tak, kurwa, jestem pewny. Muszę znaleźć Vincenzo, Hakon. Obiecałem. Aleś ty, kurwa, honorowy. Pośpiesz się. Pamiętasz Sarę i Janę? Jak to załatwisz, znajdziesz mnie u nich. Jeśli będziesz żywy. Hakon, ty bezlitosny skurwysynu. Z każdym słowem coraz bardziej się upewniam, że to on jest po prostu mastermindem, który za tym stoi. Tym, wiecie, cichym, teoretycznie takim, który się nie identyfikuje z żadną z frakcji, ale po cichu podkłada dowody przeciwko ocaleńcom, żeby ci peacekeeperzy zaczęli ich po prostu męczyć i napierdalać, donosi o bombach, które się znajdują, żeby potem peacekeeperzy przyszli i wymordowali wszystkich w obozie ocaleńców. Więc kurwa, ja już mam bardzo mocne przeczucia, bardzo negatywne wobec Hakona. A jego teraz pośpieszanie i wielkie świętowanie w momencie, w którym o, jest chaos, kurwa, ludzie giną, szybko wykorzystajmy okazję, tylko coraz bardziej mnie do tego przekonuje, naprawdę. Denerwuje mnie ten człowiek coraz bardziej. Doceniam, że mi pomógł, bo gdyby nie on, to bym teraz nie żył. Ale mam takie bardzo szczere wrażenie. Kurwa, co tutaj się odpierdala? Kolejny zleceniodawca. Dobra, kiedy indziej się nim zajmiemy. Mam wrażenie, że on sobie mnie uratował, żeby po prostu zobaczył, że jestem pielgrzymem i stwierdził, że to może być idealna okazja, żebym przydał mu się do realizacji jakiegoś jego planu. Związanego właśnie z przedostaniem się do Central Loop. Ponieważ coś czuję, że jak najbardziej w zasięgu jego możliwości było wyorkiestrowanie takiego jednej wielkiej wojny pomiędzy ocaleńcami a SPK-ami. Nie zmienia to wszystko faktu, że jakby po tym, co teraz widzę, kurwa, nienawiść do SPK-ów rośnie coraz bardziej. Zauważcie plan ocaleńców. Zniszczyć wiatrak i wypchnąć ich z Old Villador. O kurwa, tutaj drzwi rozjebane. Nie chcieli wejść do ich bazy, nie chcieli ich napierdalać, nie chcieli robić tajnego ataku, żeby ich wymordować wszystkich, nie. Czy to Karl ich zdradził? Karl, kurwa? Ja trochę wątpię, żeby to był Karl. On się wydaje być, wiesz, trochę poza tym wszystkim. No, to chyba ty. Ja podejrzewam Hakona. Nie bronili się zbyt zaciekle. Kurwa, przyszli i wymordowali wszystkich po prostu. Co robimy z jeńcami? Wrzucamy ich do lochów? Chyba, że chcesz ich najpierw wyruchać. Ho, wow! Patrz. To Grubcio. Zabili Grubcia? Najwyraźniej. Ale chyba tylko jego. Trzeba powiedzieć Anderson. No, a gdzie ona jest? Powinna tu być dawno temu. Poszukam jej. Ja pierdolę. Kurwa mać, to jest tylko pierwszy z wielu, którzy tutaj umrą. Co za skurwysyny, chodź tutaj. Chcę dobrze widzieć twój ryj, kiedy będę cię obijał. Tak kurwa, myślę, że dam radę i nie cwaniakuj mi tutaj jebany chuju. Już, cichaj. Kurwa, wjebali się tutaj, wymordowali wszystkich i gwałcą sobie ludzi. Super frakcja, kurwo. Jezus Maria, martwi ludzie dookoła. Czemu ich kurwa przeszukuje? Gdzie są kolejni? Kurwa mać. O! Kurwa! Suki? Już po mnie? Powiadasz kurwa? To z buta w twarz, posmakuj podeszwy. Grubcio? Czy to był Grubcio? Czy chodzi o jakiegoś innego Grubcia? Kurwa! Na ziemię. Lisz buty, kurwa. Co tutaj się odpierdoliło? Jezus Maria. Jaka masakra, mord masowy. Gdzie są ocaleńcy? U góry, na dole, zamknięci gdzieś? W klatce, no tak. Jezus Maria. Kurwa, łatwy zamek, otwieraj się, kurwa, tutaj będzie.
Jesteście wolni. Myślałem, że to już koniec. Nie mogę uwierzyć, że Karl zdradził. Kurwa, pielgrzymie. Najpierw pomyślałem, że ty nas wydałeś, ale Karl... Gdyby nie on, stróżowie prawa by nie zaatakowali. Ale zwiał zaraz po wybuchu. Na wyższym poziomie są kolejni. Dobra, pójdę tam. Uciekajcie. Nie wiem czemu, ale mam wewnętrzne przeczucie, że Hakon maczał w tym wszystkim palce, naprawdę. Jakoś tak ani razu przez moją myśl nie przeszedł Karl, bo on się wydaje być takim po prostu chłopem, który chce sobie po prostu rządzić tym swoim bazarem, jak jakąś, nie wiem, przyczółkiem religijnym. Nie wiem czemu takie vibe od niego były, wiecie, kapłana, który po prostu miał swoje owieczki. Hej. Aiden? Jest Sophie. Nie bójcie się. Już dobrze. Dziękuję. Cześć, Sophie. Gdzie jest Vincenzo? Aiden, uważaj! O kurwa! O, świetnie. Arthur mnie za ciebie rozmoczy! Koń! Kurwa! Wow, Barney w końcu coś dobrego zrobił. Raczej obszcza złotym deszczem. Wstawaj. Dzięki! Jesteśmy kwita. To jeszcze nie koniec. Aiden! Aiden! Wyłaź, tchórzu! Kim jest Anderson? To ta chyba, która chciała nas bić, ale Aitor ją powstrzymał. Zejdź tu i walcz! Odejdź stąd, Anderson! To teren bazaru! Aitor nadal może się wycofać! Niby dlaczego? Wygrywamy! Jesteś naprawdę głupi! Zejdź tu i walcz! Przestań używać swoich kumpli z bazaru jako żywych tarcz! Aiden, nie! Na pewno tego chcesz, Anderson? Bo ja mam kurwa taką myśl, że raczej źle to się dla ciebie skończy. Jebane piekło! O kurwa, ciachnęłaś mnie. Dobra, kurwa, się bijemy dalej. No chodź. O kurwa, dobra, nieblokowalna jesteś. Dobra, dobra, moment, kurwa, leki se muszę zaaplikować. Dużo obrażeń bijesz. Ale zaraz się pobawimy jeszcze inaczej. Gdzie są, kurwa, moje mołotowy? Dobra, chuj z mołotowami. Nóż, suko! Oj, oj, oj. O, leżysz na ziemi. Dobra, kolegą się zajmę. Teraz możemy się pobawić, kurwa. Nóż! No dawaj, Anderson. No, kurwa, dawaj. O, Jezus. Denerwujące jesteś, wiesz? Uniknęła mojego ognistego ataku. Ale, ohohoho, jak tam nóż w głowie? Fajnie? Fajnie, kurwa? Fajnie? O, Jezus, Mare, zaraz mnie jeszcze zabije. O! Dobra, czekajcie, muszę zrobić jedną wymianę. Czas przetestować wojskową apteczkę. Kurwa, to nie tutaj. Zamiast grzybów, wojskowa apteczka. Tutaj mamy nasze lecznicze... rzeczy! Nie. Bo jeszcze mnie zabije. O, jak to szybko działa, kurwa! Dobra, ty piaro, ty zginiesz! Chyba sobie nie policzyłaś naszej różnicy sił. Kurwa. Aiden, dostajemy raporty, że ludzie Aitora się wycofują. Plan zadziałał. Odcięliśmy im światła, a zarażeni zrobili z nich papkę. Bez nich nie mają szans. Aitor wycofał swoich ludzi. Są w tunelach metra. Tamtędy nie dostaniemy się do centrum. Karl nas zdradził. To on poszedł do stróżów prawa i ich ostrzegł. Twierdził, że chciał powstrzymać rozlew krwi, ale tylko wszystko pogorszył. Ale teraz ja rządzę bazarem. I gwarantuję, że pokonamy Aitora. Zabiorę cię do Central Loop, tak jak obiecałam. Sophie kieruje bazarem! Za Sophie! Kurwa, to może jednak sobie nie wiem, czemu się tak uwziąłem na tego Hakona. Wiecie, ilu gnojów z SP potrzeba do wymiany żarówki? Żadnego! Bo są zbyt martwi, żeby cokolwiek wkręcać. Alberto nie żyje. Nie psuj atmosfery, Aiden. Barney, kurwa. Mówię poważnie. Zginął podczas wysadzania wiatraka. Jak to się stało? Przeprowadzaliśmy plan Vincenzo. Potem jednak Alberto musiał zastąpić syna. Poświęcił siebie samego, żeby wysadzić wiatrak. O kurwa. Za Alberto! Za Alberta! Więc... gdzie jest Vincenzo? Na zewnątrz. Rozejrzyj się. Aha, tak po prostu gdzieś sobie tutaj siedzi. Jezus Maria, o kurwa, wojny. Jakby... powiem tak. Żadna z tych opcji, która miała tutaj miejsce, nie wyglądała dobrze. Z jednej strony mamy ocaleńców, którzy postanowili rozwalić wiatrak
jednocześnie dając taki, mam wrażenie, dość jasny sygnał wszystkim, wszystkim tym SP-kom w stylu: hej, chłopaki, widzicie, nie macie już ufałek, wypierdalajcie albo poniesiecie straty. No ale oczywiście, co postanowili zrobić SP-cy? Postanowili się napierdalać. Zostali, przez co zamiast wycofać się, zostali i zaatakowały ich zombiaki i postanowili jeszcze napierdolić wszystkim ocaleńcom, którzy tutaj byli, zamiast po prostu się stąd wycofać. Więc moim zdaniem wszelkie straty po ich stronie to jest tylko i wyłącznie ich wina, że nie zadziałali najbardziej racjonalną ścieżką, jaką mogli. Z drugiej strony, ostatecznie ocaleńcy wysadzeniem wiatraka, co za tym idzie też ja, doprowadzili do tego, że całkiem sporo SP-ków zostało przerobionych na papkę. Ale to oni, kurwa, w sytuacji, kiedy mogli nie ponieść ofiary, się wycofać, przyszli tutaj mordować i gwałcić, dosłownie. Było słychać po słowach tego jednego skurwysyna, że bardzo fajne mają pomysły. Hehe, to co, mordujemy ich, czy do gwałt lochu? Rape lochu. Masakra. Dobra. Hardkorowe rzeczy się dzisiaj podziała, ale nie będziemy już gadali z Vincenzem, bo dostatecznie dużo czasu zajął ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym, gdzie no jeszcze trochę tej nitki fabularnej będziemy musieli pociągnąć. Cześć, cześć!